Sprawdźmy giereczkę, moi drodzy, która polega na tym, że chodzimy rączką niczym z rodziny Adamsów, tak jest. Demo, sprawdzamy, demo z pokazów na Steamie darmowe. Morfigo. Ojejku, co się wydarzyło? Jump, 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 true. Okej, okay, dobra. A, co się stało? Gdzie jest moje ramię? Muszę je znaleźć. Dobra, i my jesteśmy tą rączką, patrzcie. Okej, okay, fajne. Ciekawie te palce się ruszają, trochę jakby stopami były. Jaki pajączek, nie? Jump. Możemy skakać. O! Dobra. Hops. Hops. Dobra. Naparstniki muszę tutaj zbierać. O! Oh. I must find the mug. Dobra, okej. Okay. Czekaj, czekaj, czekaj. Aha, 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 aha! Moment, 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 skończ! Dobra, dobra. To będzie taki Alt F4 chyba, mi się wydaje. Hupsa! Dobra, mamy ten kubek. Czyli kubek jest moim celem podróży. Juuu! To jest, moi drodzy, metafora człowieka, który wstał i nie umie zacząć dnia bez kawy. Musi zrobić wszystko, żeby dojść do tego kubeczka z kawą i wtedy dopiero jest w stanie funkcjonować. Może to o was. Up proszę, ale co up proszę? O co tam chodzi? Napisz na czacie, bo nie wiem, o co chodzi. Hopsa, hopsa. Hupsa. Hy! Klucz, który? Lewy czy prawy? Lewy czy prawy? A! Trzymamy. Aha, trzymam. A mogę go rzucić? A mogę, dobra. Czekaj. Wsadzamy klucz do dziurki. Dobra, jeden jest. Drugi do dziureczki. Okej. Okay. Jestem modem chudy chudziutki, ważny info od chudego. Padło mu ajo. A dziś mam mieć streamka urodzinnego i pyta, czy nie masz chłodzenia pod AM4. Co to jest AM4? To jest ten ryżen. Wiesz co, ja mam na 100% chłodzenie z Silentium PC, takiego dużego radiatora na wentylator, ale ja nie wiem jaką, czy mam gdzieś schowaną zestaw, wiesz, tych podkładek, bo w zależności na jaki procesor, nie, to ja nie jestem pewien teraz, czy mam ten zestaw, chyba że on to powinien mieć w płycie głównej, chociaż czekaj, nie no, bo to jest zestaw... Dobra, zaraz sprawdzę. Dobra, już jesteśmy z powrotem. Sprawdzimy. Lecimy temat, lecimy tematycznie. Łapeczka. Ha! Dobra. Co to jest? Flick, a! Przypaliłem się. Dobra. Ty znowu wpierdzielesz, ile można jeść. Co ja zjadłem? Dzisiaj nic nie zjadłem. Dopiero jest 12:20, ja dopiero zjadłem jedną kromkę chleba.
z serkiem. Time to hands. Flick. Zobaczmy, jak on strzela z palca. Aha. No nieźle. O, zegarek. Założymy zegarek na rękę. I co się teraz wydarzy? A, że mamy czas. Ile idziemy na danej mapie? Dobra, rozumiem. Za mną jest akurat ten czas, wy go nie widzicie. Grab. Jedziemy! Święty krab. Plumber's Nightmare, czyli koszmar hydraulika. Dziwne, dziwne. Uś! Aaaa! Dobra. Z kubeczka wyszedł. O kurwa! Ale mnie wyciulał. Stopy chodzą! Stopy są moim przeciwnikiem? Mhm. O, faworyt, dziękuję. Faworyt 2 wysyła 10 zł. Dziękuję, tak po prostu, dyszka. Bardzo mi się to podoba, dziękuję serdecznie za wsparcie. To wygląda na niezbyt bezpieczne, no nieco ty nie powiesz. Piła tarczowa. Pali. Dobra, poczekaj. Dobra. Hopsa! Woohoo! Dobra, idziemy dalej. Gierki o 19 są pokazywane. I kubeczek. Cabinet craze, moi drodzy. Cabinet craze, okej. Okay. No to siup. Dobra. Zobaczmy, co tutaj jest. Strzelę z palca! Uwaga, strzelamy. Ciul. Dobra, idziemy dalej. Uś! Ale dzisiaj długi stream będzie, chyba jakieś gotowanko będzie trzeba zrobić. Coś można zrobić, zobaczymy. Znaczy nie, dziś długi stream. Znaczy, bo ja nie planuję streamować bez przerwy do nocy, tylko chciałem po prostu trochę pograć teraz, przerwać i wieczorem wrócić na streama o 19, czy jakoś tak. Okej, okay, dobra. Ups! I deskorolka! Czekajcie, ja muszę tą deskorolkę zobaczyć, jak on będzie jechał. Aha. Dawaj, dawaj. Siema, pijam. Dajcie Edel Scrollsy. Może trzeba puścić... A, kurwa! Dobra. Kolacja ze mną za 1000 zł? Nie. E,
Ej, serio? Już 5 lat minęło od tego, jak pokazali tylko ten... ten taki sneak peek? Wow. To już tyle lat minęło, patrz. Potem się okaże, że tyle lat czekacie na nowego Elder Scrollsa i Bethesda zdupi to totalnie i już kolejna firma, której nie będziecie chcieli już wierzyć nigdy w żadną grę. Okej. O, ciekawe to jest. Oj. A. Uś. Oj, ciekawe to. Dobra. Ale się to kręci, ty. Fajne. Hopsa. Okej. Aha, bo one mogą się przewrócić, te... O. Dobra. Nie ma tragedii. Powiedziałem i spadłem. Ale mogę skoczyć tam. Ale mogę skoczyć tam. Hopsa. 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 Dobra. Ice, ice, boom. Grab. Throw. Nice. Teraz możemy to zrobić. Pewnie w tym roku... Co? Pewnie w tym roku tylko Starfield i może jakąś nową grę, chyba nowy Fallout. Nie no, ja wam po... Zrobimy bingo dzisiaj. Zrobimy bingo, słuchajcie. Jak zagramy jeszcze w kilka dem, zrobimy bingo sobie. Przygotujemy na wieczór dzisiaj. Bo tam będą dwa tematy. Będzie i Microsoft, i będzie Bethesda, więc tutaj pole jest zawężone, bo wiemy, co Microsoft, jakie ma studia pod sobą i jakie projekty są w tle. I też mniej więcej od Bethesdy, jakimi tematami się zajmuje, nie? Na pewno jeśli chodzi o Bethesdę, to ja podejrzewam, że nie wspomną ani słowem o Redfallu, bo okazał się totalnym niewypałem i oni sami dobrze o tym sobie zdają sprawę, więc raczej w ten deseń. To jest, że tak powiem, będzie cisza totalna. Nie wspomną ani słowem o Redfallu, to na pewno. To jestem wręcz pewien. Dobra, dajmy tutaj kluczyk. Gdzie mamy jeszcze jakieś kluczyki? A, bo to jest taka mapa, że... Są 4 klucze. Dobra, więc musimy tutaj iść do góry. Idziemy dalej. Hyś! Zapowiedziałem dodatek do Redfalla i zrobić stream sponsorowany. Ja zrobiłem stream sponsorowany z Redfalla, bo byliśmy na tym... mieliśmy to już długo, długo wcześniej ugadane, że dużo, wiele tam, chyba z 2 miesiące przed premierą, że już jest data ustalona i kiedy to robimy. Tylko problem polegał na tym, że jak ta gra wyszła i myśmy już wszystko mieli zadeklarowane, to nie spodziewaliśmy się, że wyjdzie ona w takim stanie, nie? I nawet gdzieś miałem informacje od samych, nie wiem, takie informacje od samych wydawców, od samego wydawcy, od samych twórców gry, że jakby, no,
no, że to już tam jakby nic nie zostanie zmienione, nie? Jakby i oni już wiedzą o tym, że to tak wygląda i no została, no nie wiem, no mi się wydaje, że to jest ich osobista porażka, tak bym to też traktował po tym, co oni później, w jaki sposób oni gadali na temat tej gry. Czy oni też wydali oświadczenie o Redfallu, te tak zwane cyberpunkowe? Tak? Pewnie będzie trzeba jakoś skoczyć, a może bombą mogę skoczyć, czy nie? Ty, a wiecie, co by szło zrobić? Dobra. Dobra. Hopsa. Najadłem się chipsów i puściłem Boncola i se myślę, o, wejdę se do Boncola na streama, siemano. Wiesz co, mi się wydaje, że po twojej wypowiedzi pomyliłeś platformy. Powinieneś iść na TikToka i tapować w ekran. I obserwować się wzajemnie z innymi twórcami. Musicie się obserwować i musicie rosnąć w siłę. Trzeba pokręcić, tak? Zobaczmy, co się wydarzy. A, jeszcze raz. To będzie ciężka mapa. Czy będę kończył Cybera? Ale ja Cybera skończyłem już dawno. To ja po prostu... Mi zostały jakieś zadania poboczne, które sobie tam robię. Bo nie robiłem tej gry na 100%, że wszystko czyściłem. Ta mapa jest w ogóle okropna w Cyberze. Ona wizualnie wygląda jak gówno, nie? Bardzo nie lubię w ogóle tej mapy w Cyberze. Jakoś nieczytelna jest dla mnie. Ale no, grę lubię, ale nie lubię tych niektórych rozwiązań interfejsowych. Z drugiej strony nie wiem, czy jest podobna gra, która zrobiła to lepiej. Bo ciężko jest porównać, bo nie mieliśmy do czynienia wcześniej z taką grą wielopoziomową, w sensie, że na mapie są warstwy, że nie wszystko dzieje się na poziomie zero, tylko tam miasto jest zbudowane w górę, że są budynki wysokie. Mieliśmy? To daj mi zdać, bo ja nie wiem. Jedi? Ja, będziecie do Jedi teraz porównywać. Czekajcie, bo to jest źle. Czy jestem w stanie jakoś z tym kluczem? Okej. Dobra, ja z tym kluczem muszę teraz iść tu. Tylko czy ja mam być wciągnięty, czy nie? Ta. Dobra, to mamy jeden klucz. Dobra, idziemy znowu. Teraz musimy pokręcić tym mniej więcej tak, żebyśmy wskoczyli po klucz. Wracamy. Idziemy z drugim kluczem. Widzicie, na ile sposobów można zrobić proste gry, logiczne, łamigłówki. Jakąś rączkę daliście, nie? Zamiast chłopka zwykłego, który byłby zajebiście nudny.
Teraz tak. Tam po lewej musimy pokręcić. Dobra. Łami rączka, łami szczęka, łami rączka. A! Żeby nie spadł. Dobra. Jedziemy. Kubeczek. Juhu! Teraz zobaczymy, jaka będzie kolejna mapa. Czy jeszcze jest jakaś mapa w tym demo? Oho! Gdzieś do góry pojechali. Dobra. Idziemy w tą. I druga. O kurwa! Dziękuję bardzo, wujku. Wujek, dobra rada. Wujek, podkreślenie, dobra rada, wysyła 100 kryształu. Kurde, jakieś przełączniki w ogóle. Cuda nie widy na kiju. Uś. Kluczyk? To muszę przełączyć jakoś. I złapać ten kluczyk. Tylko jak on trzyma ten... A, kaktus! Kuktas. Dobra, dobra. A dokąd my chcemy jechać? Gdzie my to musimy włożyć, że tak powiem? Gdzie jest dziurka? Chciana... A, tam jest dziurka, dobra. No to musimy poczekać. Uwaga. Hyś! O kurwa, ale żem skoczył fest. Spider Hand, to jest Spider Hand. Ała, 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 kaktus. No właśnie, nie ma jak go zła... Co za gość z tym kaktusem. Dobra. Tu jedziemy z tym kluczem. Nie! Kurwa! Co ja... Ja pierdzielę, bo to jest... To się rusza bardzo. Dobra, na spokojnie. I skocz! Dobra, wsadzamy kluczyk. I teraz drugi kluczyk musimy. Drugi kluczyk jest tam, tylko tam jest ogień. Więc musimy zrobić taki skok, a następnie taki skok. Teraz jechać musimy. Dobra, jedziemy, jedziemy. Powolutku, powolutku. Teraz czekamy, aż za ogniem się pojawi. Za ogniem, za ogniem. I skok! I skok! I piły, oj, oj. Oj. Dziękuję. Dobra. Teraz musimy dwa szybkie skoki zrobić. Jeden. Drugi.
Teraz zrobimy kolejny. Trzeci. I siup. Dobra, nice. Hopla. Idziemy do góry. Nie jest łatwo. Zobaczcie, że ta ręka już jest cała w plastrach. Ona chyba dostała dosyć mocno po łapach. Ona jest dosyć poraniona. A, czyli już zrobiliśmy, czy nie zebraliśmy czegoś? Dobra, czyli to jest demo, moi drodzy. Demo gry! Jak widzieliście, to była giereczka o Super Adventure Hand, którą dodatkowo będziemy mogli sobie tutaj customizować, czyli jak będziecie chcieli sobie zmienić kolor, będziecie chcieli zmienić sobie tutaj różne bajery w niej, nawet paznokcie. Ciekawe, czy będą mikropłatności, co? Skoro jest customizacja. Super Adventure Hand Demo. Czy mamy informację, kiedy wyjdzie ta gra? 2023. Demo jest do ściągnięcia i zrobił to pan DevM Games. A pan DevM Games zrobił wcześniej znane nam gry. Tak! Aha, poczekaj, bo to jest DevM Games. Robił Moving Out. To jest bardzo fajna gra. I on jest pod wydawcą Team 17. I Moving Out 2 też zostało zapowiedziane. Także tutaj akurat to są dobrze zrobione gry. Takie wesołe. Extreme Forklift też, to chyba ogrywałem jakieś demo, tego mi się wydaje. Dobra, pozdro.